Sponsorem serii jest Patryk, który pozdrawia swoje dzieci, Hanie, Stasia i Olka i ma nadzieję, że kiedyś posłuchają tej wspaniałej historii. Oczywiście pozdrawia też żonę. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj dwunasty odcinek trzynastej Czarnej Krucjaty <laughs> Abadona Profanatora. A Patryk jest sponsorem głównym, tak więc Patryk, dzięki bardzo i zapraszam wszystkich do słuchania. Prowadząc fragmenty pierwszej, drugiej i piątej kompanii, Astrorad, Ponury i Lemartes zmusili wroga do walki. Przybycie Krwawych Aniołów zmieniło sytuację w bitwie o Ametal i otworzyło możliwość przeprowadzenia kontrataku na każdym froncie. Co więcej, atak przeprowadzony przez kompanię śmierci na habitat Beta Secundus sprawił, że Kranos Nieustępliwy i jego elitarna gwardia uciekli w nieporządku, przez jakiś czas wiele wskazywało na to, że w wojnie o ametal to imperium jest stroną przeważającą. Kiedy jednak do obrońców planety przyszła odpowiedź sił chaosu, wszystko legło w gruzach. Prawdziwy architekt ataku sił chaosu, Lord Xorphas z Czarnego Legionu, radował się z faktu, iż wszystko szło zgodnie z jego planem. W miarę wypełniania kolejnych warunków mrocznego rytuału, do układu. Wdarła się kolejna flota pożeraczy światów prowadzonych przez cieszącego się złą sławą Karna zdrajcę. Konglomeracja wielu różnych band, skoncentrowanych w układzie Diamor pod jego przywództwem, przyjęła nazwę Hordy Rzeźnika. Z taką wielką siłą zjednoczonych w jednym celu pożeraczy światów imperium nie musiało walczyć od czasów pierwszej wojny Armagedon, mającej miejsce ponad tysiąc standardowych lat wcześniej. Tak, a ponieważ to już czytałem, to przechodzę do aktualnego, aktualnego artykułu. Tak wiem, zaraz się tam pojawią komentarze. Wojtek to już było, Wojtek to już było. Tak zauważyłem, że to już było. Więc od nowego, e, z, popatrzmy co tu, z, kiedy skończyłem, 17, więc tydzień temu, no to teraz e, już, już na, na, na bieżąco lecimy. Siedem z ośmiu kompanii wysłanych przez wyjące gryfy na Amistel Majoris zostało zaangażowanych w brutalną wojnę okopową, przebiwszy się przez blokadę floty plagi Gwardii Śmierci zaciśniętej wokół planety, Druga i ósma kompania dotarły na powierzchnię w odpowiednim czasie do wzmocnienia regimentów drukiańskiej gwardii Fen Astra Militarum, którzy ponieśli przerażające straty przez rozbijające się w ich obozie stworzone w piekle choroby, wyzwolone na planecie przez siły zdrajców. W kilka solarnych dni później wyjące gryfy i tytany Legiastorum były już jedynymi siłami zdolnymi do obsadzenia umocnień zbudowanych przez Drukian. Każdy wojownik zauważony w otwartym polu i niechroniony pancerzem wspomaganym ponosił pełną cierpienia śmierć w starciu z wiatrem przenoszącym plagę. Na śmierci ich męczarnia się jednak nie kończyła, jako że każdy poległy wracał do życia jako poddany nurglowi zombie plagi, zasilając szeregi niezliczonej hordy nieumarłych. Pierwsza kompania wyjących gryfów, włączając w ich siłę mistrza ich zakonu Alvaro, stacjonowała w tym czasie na pokładzie barki bitewnej siła przeznaczenia i była zaangażowana w szczególnie uciążliwe starcia z kompanią kosmicznych marines z chaosu z Legionu Władców Nocy, znaną jako Wybrańcy, dowodzoną przez demonicznego księcia Periklitora. W całym imperium powszechną wiedzą był fakt tego, że wyjące gryfy darzyły tego jednego, szczególnego demonicznego księcia głęboką nienawiścią. Choć ich nienawiść przysłużyła się sprawie imperium w walce z siłami chaosu, żaden imperialny autorytet nie śmiał wydawać Alvaro rozkazów sprzecznych z jego osobistą rządzą zemsty. Zakon Żelaznych Rycerzy był wówczas dobrowolnie zaangażowany w krucjatę karną od kilku solarnych dekad, ale z biegiem okoliczności w dniu wtargnięcia okrętów Abadona w imperialną przestrzeń ich siły przemierzały właśnie przestrzeń w pobliżu Bramy Kadjańskiej. I były jednym z pierwszych zakonów, który odpowiedział na wezwanie do obrony regionu. Elitarna Pierwsza Kompania Żelaznych Rycerzy dołączyła do obrońców planety Amistel Majoris, dodatkowo wspierając chwiejące się linie obronne zakonu wyjących gryfów, gdy ich siły były związane walką w brutalnej wojnie okopowej przeciwko Marines Plagi. W krótkim czasie cała strefa wojny zamieniła się w przeżarte plagą, bagno, pełne rozkładających się ciał ofiar Boga Plagi. Obrońcy planety zostali zmuszeni do obchodzenia powstałych wrzosowisk i bagien, co znacznie ograniczało możliwości logistyczne Imperium. Chorobliwa patyna i mokry, lepki śluz krótce pokryły błyszczące niebiesko pancerze żelaznych rycerzy. Kapelani Zakonu zaczęli nawet odprawiać codzienne rytuały i oczyszczenia Celem trzymania złośliwych chorób z daleka od ich astartes, ostatni z rytuałów przeprowadzonych przez kapelanów połączył stałą obecność żelaznych rycerzy w strefie wojny z ich ewentualnym odkupieniem w oczach imperatora, w związku z czym bracia bitewni tego zakonu jednogłośnie poprzysięgli, że albo opuszczą ten świat jako zwycięzcy i jego święci obrońcy, albo nie opuszczą go w ogóle. Do trzeciego solarnego tygodnia od rozpoczęcia się czarnej Krucjaty Amistel Majoris zostało ogłoszone planetą dostatecznie bezpieczną, by część garnizonu kosmicznych Marines mogła przegrupować się i wzmocnić układ kadiański, który w krótkim czasie od zniszczenia nadziei świętej Josmain rozpaczliwie potrzebował posiłków. Po przybyciu do bramy kadiańskiej zakon Orłów zguby podzielił swoje siły i wysłał je do kilku różnych stref wojny obierając na cel w szczególności te planety, na których siły Chaosu przeważały nad siłami Imperium. Największy z ich kontyngentów, dowodzony przez kapitana Luktusa i uformowany z sił jego trzeciej kompanii, został wysłany do podsektora Belis Corona, w sektorze Belis Corona, gdzie ci szczególnie pobożni Astartes starli się z ofiarami klątwy niewiary. Ofiarami plagi padali wyłącznie ci, których wiara w Boga Imperatora była krucha, w związku z czym nikogo nie zdziwił fakt tego, że żaden z orłów zguby nie podzielił losu miliardów jej ofiar. Orły zguby okazały się być skuteczną siłą do walki z zombie, które zainfekowały wiele planet tego podsektora, choć co dość typowe dla tego zamkniętego dla obcych zakonu, jego siły systematycznie odrzucały każdą propozycję wsparcia ich starań o oczyszczenie kolejnych planet. Częścią potężnej floty retrybucyjnej imperium, która przybyła do regionu Bramy Kadiańskiej, z najodleglejszych sektorów imperium były liczne siły z wielu różnych zakonów Adeptus Astartes. Oj, mi się chce! Do zakonów, które przyczyniły się do zakrojonego na szeroką skalę imperialnego kontrataku, należą. Żniwiarze, choć jeszcze na krótko przed wybuchem XIII Czarnej Krucjaty, Żniwiarze byli zaangażowani w wojnę z orkami z pasa pisinańskiego, ich zakon od lat czekał na okazję zemszczenia się na gwardii śmierci. Za krzywdy z przeszłości, wrogość zakonu wobec tych zdrajców jest związana z najazdem Marines Plagi z Fabiusem Bajlem u boku na ich rodzimy świat Birmingham, czarną planetę. Mistrz ich zakonu Nimrod Gracz był jednym z pierwszych mistrzów zakonów Adeptus Astartes, do którego dotarły wieści na temat wybuchu plagi niewiary, w związku z czym zakon zaczął mobilizować swoje siły jeszcze przed rozpoczęciem się inwazji Abadona. Zostawiając większość swoich sił albo w układzie piscina, albo na czarnej planecie, mistrz zabrał ze sobą pierwszą, czwartą, siódmą i dziewiątą kompanię zakonu i na pokładzie barki bitewnej, niesłabnącej furii udał się na planetę Nemesis Tesera. Na chwilę po ich przybyciu otrzymali zadanie specjalne. Jako, że znakiem rozpoznawczym zakonu są jego niezwykle skuteczne najazdy na kosmiczne wraki i odważne desanty planetarne, można przypuszczać, że ich nowa misja zakładała albo jedno Albo drugie. Marines egzemplar prowadzeni przez komandora Maksima Absolona, poświęcili obronie Bramy Kadiańskiej wszystkie swoje siły, wyłączając z walki tylko jedną kompanię rezerwową, przybywając do regionu już w pierwszej fazie konfliktu. Mniej więcej w tym samym czasie co Zakon Kosmicznych Wilków, Absolon zaakceptował zwierzchnictwo Logana Grimnara jako bardziej doświadczonego dowódcy i pozwolił na wysłanie swoich kompanii do wszystkich stref wojny segmentum, wzmacniając imperialne linie obronne. Zagrożone złamaniem. Co dość tragiczne, Absalon zaginął już na początku konfliktu, gdy jego kompania podjęła próbę przeprowadzenia ewakuacji starszych oficerów stacji astropatycznej, zanim siły Abadona byłyby w stanie do niej dotrzeć. Niestety zdrajcy byli szybsi i otoczyli pokryty dżunglą księżyc, na której mieściła się placówka astropatów. Piąty regiment Kolumnus, jednostka zdradzieckich gwardzistów prowadzona przez demagoga pułkownika Joba, Zamierzał przebić się do wewnętrznej części układu Belis Korona, jednak wpierw musiał zabezpieczyć wspomniany księżyc. Przytłoczony liczebnie Absolon poprowadził swoje siły do rozpaczliwego szturmu celem przełamania wrogich linii i choć większość jego kompanii udało się uciec, jego Thunderhawk został zestrzelony i eksplodował tuż nad linią drzew. Po bitwie Absolona oznaczono sygnaturą zaginionego w akcji, choć jego Marines egzemplar nie stracili nadziei na to, że ich mistrz przetrwał wypadek, i aktywnie walczy z wrogiem za jego liniami. Oficer pełniący obowiązki i zastępca Absalona, kapitan Raoul, zdystansował swój zakon od rady dowodzenia Logana Grimnara, wysyłając kompanię marines egzemplar do walki tam, gdzie uznali za słuszne jego właśnie do doradcy. Synowie Dorna wysłali do walki za Badonem rdzeń sił swojego zakonu, odważnie broniąc tych samych planet wokół Oka Grozy, które przed wiekami zostały wyzwolone przez legendarnego bohatera ich zakonu, Aleksandrosa Wielkiego. Ogólnie w regionie bramy kadiańskiej walczyła ponad połowa sił zakonu. Zniewoliciele, zakon zniewolicieli wysłał trzy kompanie bezpośrednio na kadie na kilka dni po otrzymaniu wieści o powrocie profanatora, przysięgając, że reszta zasobów. Zakonu zostanie z, y, zmobilizowana tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Zakon przybył na Kadię na pokładach dwóch potężnych barek bitewnych, pojawiając się nad planetarnym niebem w czasie, gdy pierwsze okręty sił z Achaosu pojawiły się w Układzie Kadiańskim. Zniew zniewoliciele od razu rzucili się do walki, w trakcie której trzecia kompania Zakonu wykazała się szczególnym smysłem taktycznym, gdy jej siły przeciążyły reaktor Gwiezdnego Fortu klasy Ramiles, orbitującego wokół Kadi w chwili, gdy siły Abadona przejęły nad nią kontrolę. Jedynie garstce Astartes udało się uciec ze stacji przed jej eksplozją, ale ich bohaterskie poświęcenie uratowało wiele tysięcy obrońców planety. Mimo to, po stracie większości sił trzeciej kompanii, ich siły walczące w układzie nie były w stanie się przeorganizować. Pierwsza i piąta kompania zakonu doznała sporych strat w trakcie samego oblężenia Kadi, szczególnie w czasie obrony Kaser Galan, i operacji straży tylnej w trakcie ucieczki Starn, po których byli w desperackiej potrzebie nowych uzupełnień. Zniewoliciele byli dość młodym zakonem, nie posiadającym większych zapasów genoziarna, w związku z czym utrata 168 braci bitewnych na samej Kadi była ciosem, po którym zakonowi ciężko było w ogóle zebrać genoziarną swoich poległych. Ostatecznie zakon został postawiony przed ciężkim wyborem. Jego siły mogły albo wycofać się z konfliktu i przegrupować, dając sobie czas na odbudowę swoich sił, albo walczyć pomimo ciężkich strat i ryzykować uśmierceniem swojego zakonu w wyniku wyczerpania, nim w ogóle otrzyma on realną szansę na zapisanie się w Annałach Imperium. Białe szramy. Dawno nie było o białych szramach. Pierwszy kontyngent białych szram, który dotarł do bramy kadiańskiej, składał się z sił bractwa Kajokana, lidera znanego z licznych zwycięstw w trakcie III wojny o Armagedon y oraz w tuzinie innych kampanii. Kajok poprowadził swoje siły do walki z hordami chaosu, koncentrującymi się na kadi, wytaczając serię niszczących błyskawicznych ataków w dobrze znanym stylu białych szram. W krótkim czasie Bractwo Kajoga stało się głównym zagrożeniem dla planów Abadona, jako że jego wypady uderzały głęboko za linię zdrajców. Ich operacje były w zasadzie dość skuteczne, by siły oblegające Kasr Meirak, Solik i Rantik musiały opuścić swoje pozycje i poświęcić się pogoni za białymi szramami. Wiele wskazywało na to, że siły Kajoga były aż zbyt efektywne, jako że całej sprawie przyjrzał się sam Abadon i rozkazał zniszczyć Bractwo wszelkimi dostępnymi środkami. Abaddon wiedział, że Białe szramy planowały podzielić swoje siły celem związania walką większych grup zdrajców, w związku z czym zdecydował się niszczyć pojedyncze grupy sił Kajoga, skoncentrowanymi siłami, nie dając im szans na ucieczkę czy obronę. Stanąwszy na czele pierwszej kompanii Czarnego Legionu oraz niezliczonej hordy mutantów, zdrajców i kultystów i prowadząc swoją armię na kadiańskie bagna, profanator rozpoczął swoje łowy. Dzięki bluźnierczym wizjom Zarafistona, będącego najstarszym doradcą Abadona i utalentowanym czarnoksiężnikiem Abadon, poznał lokalizację samego Kajoga. Nie będąc świadomym, że jego siły były obserwowane, Kajog wytoczył kolejny najazd na jeden z niewolniczych pociągów zdrajców na zachód od jeziora Grozy, tylko po to, by odkryć, że konwój nie transportował imperialnych jeńców wojennych a wybrańców Abadona. Pierwsza fala białych szram uderzyła na konwój w nadziei na szybkie przytłoczenie przeciwnika, jednak niespodziewanie odpowiedziały im działa i boltery Czarnego Legionu. Wysłane do walki cztery oddziały motorów szybko zdały sobie sprawę, że nie mają szans w starciu z tak przygotowanym przeciwnikiem, jednak nie wycofały się, kontynuując swoją szarżę i kupując tym samym czas innym wojownikom bractwa na przegrupowanie. Wojownicy pierwszej fali sprzedali swoje życia niezwykle drogo i umożliwili Kajogowi wycofanie swoich sił. Kan złożył wówczas uroczystą przysięgę, że gdy nadejdzie na to odpowiedni czas, pomści swoich braci bitewnych. Kajog nie miał jednak wpływu na wybór okoliczności i miejsca swojego następnego starcia z arcywrogiem, jako że gdy jego marins wycofywali się przez bagna ze zgrozą. Odkryli, że wszystkie drogi ucieczki z tego miejsca zostały odcięte. W tym momencie Kajok ogłosił, że ucieczka w obliczu przeciwnika była obrazą dla ich zakonu i postanowił stawić im zażarty opór u podstawy jednego z pylonów na brzegu morza Kadukades. Stojąc plecami do pylonu i mając przed sobą jedynie nieprzebrane morze sił chaosu, wojownicy bractwa Kajoga wybrali walkę aż do śmierci i zgodnie ze starożytnymi tradycjami ich rodzimej planety Kogoris. Przeprowadzili samobójczą szarżę na wrogie szeregi. 60, 60 białych szram z impetem wjechało w przynajmniej 50 razy większą hordę z Kajogiem Khanem i okrzykiem wojennym ich zakonu prowadzącymi ich do bitwy. Gdy bractwo przebiło się przez pierwszą linię zdrajców, jego astartes zaczęli być ściągani z siodeł jeden po drugim, ulegając samej liczebności swoich przeciwników. W swoim ostatnim starciu Kajok jechał do walki na swoim własnym motorze szturmowym, łamiąc wiele zmutowanych, zakończonych pazurami kończyn i macek, wyciągniętych ku niemu w próbie ściągnięcia go na ziemię i rozerwania na strzępy. Kajok Khan był ostatnim wojownikiem swojego bractwa, który poległ tamtego dnia. Mówi się, że jego duch nie powróci na Chogoris dopóty, dopóki nie ziści się jego zemsta na tych, którzy pozbawili go życia. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat trzynastej czarnej Krucjaty. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Wiecie również, jak mnie można wesprzeć, oglądając reklamy, klikając w reklamy. E, można na Patronajcie zasponsorować, można też się odezwać, można jakąś kwotą tam bezpośrednio, jeśli chcecie, lub na PayPalu dajcie znać, a odezwijcie się w razie czego, jeśli ktoś coś będzie potrzebował. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć! Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.